trudny czas. Tymi słowy można by skwitować tegoroczne zmagania plastyczne w Rawiczu. Artystyczne przedstawienie czasu wydaje się być zadaniem niezwykle trudnym. Jednak po raz kolejny młodzi twórcy udowodnili, że wyobraźnia dziecka nie zna granic i nadesłali nam niezwykłe interpretacje tego poważnego tematu. Ta szczególna z wielu względów edycja odbywa się w bardzo trudnym dla nas wszystkim czasie izolacji i ograniczeń. Mimo tego nasz konkurs nieustannie się rozwija, o czym świadczy zaproszenie do udziału dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół miast partnerskich gminy Rawicz, z Attendorn w Niemczech oraz Głębokiego na Białorusi. Na konkurs napłynęło 2544 prace z terenu całej Polski oraz miast partnerskich gminy Rawicz. W tym roku komisja konkursowa postanowiła nagrodzić 39 młodych twórców, a na wystawie pokonkursowej są prezentowane prace aż 312 osób. Stały rozwój nie byłby możliwy bez wsparcia wielu instytucji oraz osób prywatnych, którym w tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Po raz kolejny patronat honorowy nad konkursem objęła Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Wśród organizatorów znaleźli się nasi stali partnerzy: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, Dom Kultury w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej oraz Galeria na Piętrze. Wsparcia finansowego udzielili nam gmina Rawicz, Powiat Rawicki, Dom Kultury w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Rada Rodziców naszej szkoły, firma Schaubau, Rałak w Rawiczu, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, pani Ewa Lachera i pani Grażyna Kośmider. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom oraz ich opiekunom, zapraszając równocześnie do udziału w przyszłorocznej edycji naszego konkursu. Dziękuję, że mogliśmy poznać waszą plastyczną wizję czasu i zobaczyć po raz kolejny świat oczami dziecka. Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w dalszej pracy twórczej. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Jacek Jarczewski, artysta malarz, przy okazji nauczyciel akademicki, prodziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Po raz kolejny mam przyjemność uczestniczyć w pracach jury ogólnopolskiego konkursu, który już kilkanaście razy został zrealizowany i nabiera rozpędu pomimo obecnej sytuacji nieprzyjemnej i utrudnionej dzięki umiejętnościom organizacyjnym organizatorów. No, udało się to przedsięwzięcie doprowadzić do końca, czyli rozumiem przez to, że jest to ekspozycja prac nagrodzonych, wyróżnionych oraz tych, które zostały zakwalifikowane przez jury do wystawy, bo jest to też forma wyróżnienia. Pozwolę sobie parę słów komentarza w imieniu jury powiedzieć. Na pewno była to duża przyjemność po raz kolejny, dlatego że prace były na bardzo wysokim poziomie i bardzo trudno było wyselekcjonować te, które zyskały nagrody, wyróżnienia i kwalifikacje do wystawy. Niemniej jednak taka rola jury, żeby dokonać pewnego wyboru. Udało się to zrobić w porozumieniu, demokratycznie, więc te prace, które zostały nagrodzone, są wynikiem dyskusji, uwag wszystkich członków jury. Myślę, że te wybory były optymalne. One są oczywiście zawsze subiektywne, natomiast można powiedzieć, że wszystkie te prace mają te zasady, które powinna mieć dobra praca malarska, graficzna, czyli charakteryzują się dobrą kompozycją, ujęciem tematu, no i przede wszystkim polotem twórczym, co jest bardzo istotne. Tutaj wasza wyobraźnia, mówię tutaj o autorach prac i tych młodszych i tych starszych, była bardzo interesująca, ta interpretacja tematu. Zachwycała nas również, te realizacje nas zachwycały tą strukturą malarską, rysunkową, sposobem podejścia, jak myślicie o tym, co było przedmiotem rozważania w tej próbie
twórczego przedstawienia, zwizualizowania tego, co myślicie o temacie. Więc są to wszystko trudne zagadnienia, natomiast efekt jest bardzo pozytywny. Wszystkie prace były interesujące. Myślę, że w tym czasie tego typu działania plastyczne są bardzo pożądane. One pozwalają też trochę zapomnieć o takich nieprzyjemnych sprawach. Jest to też czas na to, żeby można zanurzyć się trochę głębiej w problemach, które nas otaczają, ale też się zrelaksować, tak? Jest to też forma pewnej ucieczki od trudnych spraw, ale też i od nauki, która w tym czasie nie jest dla was łatwa. Więc myślę, że oddawanie się sztukom plastycznym jest bardzo dobrą formą i relaksu, ale i też sumowania pewnych waszych przemyśleń, pewnych doznań. To jest też forma, której możecie się wyrazić swobodnie, bo tylko wy decydujecie o tym, co znajdzie się na tej płaszczyźnie kartki. Więc chciałbym przede wszystkim pogratulować. Po raz kolejny mogliśmy obejrzeć bardzo interesujące prace i dla wszystkich, którzy wzięli udział, bardzo duże podziękowania, ale również zachęta z naszej strony, byście kontynuowali sobie swój rozwój, dlatego że to nie jest też istotne, czy ktoś dostał nagrodę, czy też nie. Istotne jest to, by móc uczestniczyć w takich właśnie spotkaniach, dlatego że wspólnie coraz więcej doznań do nas dochodzi, dla was, dla nas, i życzylibyśmy sobie, by ta aktywność twórcza właśnie dzieci, młodzieży była na najwyższym poziomie, tak jak do tej pory. Przede wszystkim też należą się podziękowania dla opiekunów, dla rodziców, dla opiekunów, bo różne prace z różnych stron zostały przysłane, więc to wszystko jest bardzo ważne i starajcie się po prostu zachowywać dalej ten entuzjazm, chęć malowania, rysowania, bo myślę, że to bardzo pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, uprzyjemnia również tą przestrzeń waszym bliskim, rodzinie i znajomym. Można też się tym pochwalić w mediach społecznościowych. Są to bardzo, bardzo wartościowe rzeczy. Także jeszcze raz gratuluję wam wyników, efektów, opiekunom, no i przede wszystkim też organizatorom. Dziękuję za zaproszenie, wszystkim członkom jury. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia wam życzę i samej pomyślności. Dziękuję bardzo. O upływie czasu na przykładzie kilku wybranych dzieł polskich twórców. Już ubiegłoroczna 14. edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego Kolory w szarości nasuwała pytanie, jaki będzie temat kolejnej. 15. to szczególna edycja, bo uświadamiająca proces przemijania, ale i uroczysta, będąca pewnym podsumowaniem kilkunastoletniego okresu działań związanych z tym przedsięwzięciem. O wyborze tegorocznego tematu ostatecznie zdecydowały dwa aspekty. Pierwszy, iż tytułowy czas będzie najbardziej odpowiadającym powyższym argumentom, a drugi, iż tegoroczny temat najbardziej z dotychczasowych pasuje do formuły konkursowej, czyli do bieli, czerni i szarości lub odwrotnie czerni, szarości, bieli. To przecież za pomocą tych trzech różnic walorowych najpełniej może być ukazany proces upływu czasu. Okazało się wreszcie, że sam tegoroczny konkurs wystawił nas wszystkich na próbę czasu, w jakiej znaleźliśmy się w związku z tak zwaną pandemią koronawirusa, zmieniając wielokrotnie wcześniej zaplanowane terminy. Problem przemijania dotyczy nie tylko nas wszystkich, ale i wszystkiego. Już z każdą chwilą po narodzinach nieubłagalnie stajemy się coraz starsi, rośniemy, dojrzewamy, starzejemy się, umieramy. To samo obserwujemy w świecie roślinnym i zwierzęcym. Procesowi temu podlegają również przedmioty i budynki. Odmienny pogląd reprezentował Albert Einstein, uważał przecież, że czas jest pojęciem względnym, to znaczy zarówno to, co się wydarza, wydarzyło, ale i to, co się wydarzy, dzieje się teraz. W sztuce temat upływu czasu przemijania jest bardzo szeroko odzwierciedlony. Zajmowało czy zajmuje się nim wielu artystów. Ze względu na ową obszerność tematyczną skoncentruję się na kilku reprezentatywnych przykładach
polskich artystów z zakresu sztuk wizualnych. Włodzimierz Pawlak w cyklu pod tytułem Dzienniki, liczącym ponad 150 prac z lat 1989-2004, zajmował się problemem przemijania. Obrazy są jednorodne formalnie. W grubej warstwie świeżej, jasnej farby artysta rył krótkie kreski, które jednostajnymi rzędami zapełniają cały obraz. Pawlak szukał sposobu na dokumentowanie upływu czasu. Ten sposób malowania przywołuje proste skojarzenie ze ścianą w celi i skazańcem zaznaczającym kreskami w warstwach tynku kolejne kończące się tygodnie, gdzie każda kreska oznacza poszczególny dzień tygodnia, a przekreślone 7 kresek to cały tydzień. I tak oto powstaje inny zapis dni, tygodni, czasu. Tomasz Ciecielski tworzy obrazy przypominające mozaiki, sytuujące się na pograniczu kolażu. Mają one konstrukcję patchworku składającego się z wielu niewielkich rozmiarów realistycznych pejzaży, które zestawione w całość tworzą nową kompozycję, zazwyczaj o abstrakcyjnym charakterze. Artysta dosłownie zbija, łączy swoje prace w całość. Razem zestawione i połączone stanowią zapis różnych fragmentów czasu. Stanisław Dróż, twórca poezji konkretnej, pisał wiersze, w których sposób pisania został dopasowany do ich znaczenia. Litera, słowo, zdanie nie tylko mają i kryją w sobie jakąś treść, ale i to, co jak są napisane, zestawione, nabiera określonego znaczenia. Mają obrazować to, co znaczy. W poezji konkretnej forma jest zdeterminowana treścią, a treść formą. Poezja konkretna pisze obrazem. W wierszu pod tytułem Bez tytułu, czyli Życie i śmierć, z 1969 roku sposób napisania wyrazów tworzy krzyż, gdzie słowa symbolizują życie, a krzyż jego koniec. Ryszard Winiarski reprezentował prace, w których dużą rolę odgrywał przypadek, na przykład rzut kostką do gry, losowanie, wybór przypadkowych liczb. W pracy pod tytułem Wertykalna gra z 1981 roku autor wyszedł od planszy, którą podzielił na kilkanaście pól. Każdemu polu przypisany został inny numer. Każdy wylosowany numer z namalowanym na czarno polem zapełniał kolejną planszę. Zestawione w ten sposób wszystkie obszary stanowią zapis pewnego procesu, w tym i czasu. Roman Opałka w stworzonym dziele życia. Opałka 1965, łamane przez 1 do nieskończoności, rozpoczętym w 1965 roku, dokumentuje upływ czasu, początkowo na czarnym, później szarym tle. Maluje w poziomych rzędach liczby od 1 do nieskończoności. Jednocześnie nagrywa wypowiadane własnym głosem liczby i fotografuje się na tle płótna. Jak mówił o swojej pracy, moja idea jest prosta jak życie. Rozwija się od narodzin do śmierci. To zadanie na całe życie, bo ostatnia liczba, którą kiedyś namaluję, będzie oznaczać kres mego istnienia. Próbuję namalować coś, co nie było jeszcze namalowane. Namalować czas trwania jednej egzystencji. Nieznany artysta w obrazie barokowym z 1670 roku pod tytułem Taniec Śmierci, znajdującym się w kościele Bernardynów w Krakowie, przedstawia obraz złożony z dużego centralnego przedstawienia, wokół którego rozmieszczone jest 14 mniejszych owalnych pól. Pod każdym z nich jest czterowersowy wiersz. Głównymi tematami tych przedstawień są życie i śmierć. Śmierć nie oszczędza nikogo. Małego, dużego, młodego, starca, biednego, bogatego, żebraka, króla, kobiety, mężczyzny. I na koniec pozostaje zadać sobie najważniejsze pytanie. Po co jest czas przemijanie? Czemu ma służyć? Skoro i tak kres każdego z nas jest oczywisty i konieczny. Odpowiedzi być może powinniśmy poszukać pod głównym centralnym obrazem ostatniej omawianej pracy w jego dolnej inskrypcji, która brzmi